Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym, abyście zwrócili, dlaczego niektóre rzeczy przy teksturowaniu są ważne, oprócz materiałów standardowych, jak mapy, bitmapy, tekstury. Bo ja sobie przypisałem też materiał metalu tytan, ale użyłem taki materiał jak PBR Metallic. To można znaleźć na stronie Blender Maga. Mam taką nadzieję, że tam jest. Tu są darmowe materiały do silnika renderującego Cyclus. Poza tym wybaczcie mi, jeżeli to nie chodzi szybciej niż powinno być. To są też nowe materiały. Ja tu zauważyłam, że zostały dodane jakieś nowiutkie materiały. Zobaczcie, co to za data. Z 26 czerwca. Ja się tak zastanawiam, czy można tu znaleźć PBR? Metale, dobra. Już pokazuję, bo gdzieś tu widziałem materiał PBR Metallic. Kurczę, gdzie on jest? Czy to na pewno było to? Jest, mam PBR Metallic. Zapisujecie go na dysk. Ale aby było jasno, to musiałbym jeden obiekt wyselekcjonować, aby wam pokazać, jak co możecie z tym materiałem zrobić. Czekajcie, czy to jest Shift-G? Duplikowanie? Nie, akurat tutaj trzeba było zmienić. Dobra, Ctrl-G mi pasuje też. Ja się tak zastanawiam, czy ja sobie tego obiektu nie dodam osobno do kolekcji. Dobra, chyba musiałbym sprawdzić. W filtrze możecie zrobić tak, że będzie zaznaczony. Kurde, dlaczego on mi tyle rzeczy naraz wyświetla? Trochę nieefektywnie tu robię. Tu trzeba byłoby niektóre rzeczy poukrywać. Jejku, co ja tu narobiłem? Już wam pokażę. Ja cię kręcę. Dobra. Hide unselected. Już wam pokażę na przykładzie tego silnika. Tylko parę rzeczy mi się nie podoba. Nie, jest okej, okay. Myślałem o siatki jakoś tak 3D nie widać, ale można byłoby ją tutaj trochę zmniejszyć i jeszcze jednak viewport clip trzeba byłoby zmienić, dlatego nie było widać siatki, już to naprawiłem. Ten obiekt w sumie mógłbym do siatki przyciągnąć, ale dobra, mniejsza z tym. Dajcie mi chwilę, bo muszę jednak sprawdzić jedną rzecz, bo jakby mi trochę nie wyświetlał oprawnie materiału. A, dobra, podpiszę, bo ja importowałem póki co obiekt, dlatego kazał mi zapisać. Bądźcie cierpliwi, bo tutaj jakby mi nie wyświetlał krzywy poprawnie, to trzeba to naprawić. Już do was wrócę. Akurat to jest w porządku. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzę.
Nie, no nie jest źle, tylko jakoś tak teraz w Viewporcie musiałem zmienić Subdivision. I już pokażę wam materiał PBR Metallic. Nowy. Silnik. To trzeba wtedy do widoku edycji tej przejść. Czasami w widoku obiektu nie da się materiału przepisać, to musicie do widoku edycji przejść. Append. Gdzie zapisałem ten PBR Metallic? W sumie to mógłbym... Dobra, se ten katalog tu zostawię w spokoju. Ctrl V. Kurde, co jest? Nie no, chłopie, co ty robisz? Nie no, będę... Nie no, czy muszę to kopiować na pulpit? Chciałem to szybko i na skróty zrobić z lenistwa. Dobra, skopiuję PBR Metallic na pulpit i już. I wybieram materiał. I teraz zaznaczamy skąd. Ale kursorem trzeba do góry pojechać. I tu mamy opcję Base Color. Wybieramy jaki metal. To jest zależy od was, bo trochę tego jest. Platyna, kobalt, tytan, nikiel, chrom, żelazo, srebro. Ja się zastanawiam. Nikiel. Czekajcie, to drugie to nie. Rim color nickel, roughness, to jest gładkość, nickel, już mamy materiał metalu nickel. Kontrolujecie roughness, czyli ostro, czekajcie, jak to się tłumaczy po angielsku. Gładkość jakoś taka, albo ostrość, czy gładki, czy ostry odcień metalu będzie. Ja sobie to sprawdzę. Kurde, dlaczego mi nie wyświetla? Nie no, powinno wyświetlać, ale... Aha, bo ja mam silnik Eevee włączany. Fajnie się prezentuje ten silnik w czasie rzeczywistym. Aha, bo ja go nie przełączyłem na Cycles. Ładnie to nawet wygląda. O, holender. Nawet w 3D Maxie nie ma silnika Eevee. Ale dobra, to sam przełączę, bo na razie Eevee mnie nie interesuje. Dlatego chętnie przypisałem materiału, czekajcie, widoku, materiału tekstury, czekaj, nie, nie tekstury, o tej zgadłem, tekstury do nieba nie przypisałem. To trzeba zrobić world, add texture, sky texture. Chyba tekstura nieba powinna być tak. O co chodzi z tym ground albedo? Nie za dużo tego dałem? Teraz widać. Teraz chętnie bym wam pokazał. Ale nie wiem, czy będę przełączał, bo to by za dużo zajęło. Można zmienić nazwę. I możecie sobie nowy materiał dodać, nowy importować, a... Ale możecie zrobić tak, jak wam przedtem okazałem.